Z ewangelii według św. Łukasza, jak było za dni Noego, tak będzie w dniach syna człowieczego. Gdy Jezus odwołuje się do postaci Noego, odwołuje się do takiego momentu w historii zbawienia, gdy Bóg postanowił przywrócić stan pierwotnej jedności, pierwotnej harmonii. Między Bogiem a człowiekiem. Po grzechu Adama i Ewy świat stacza się na samo dno swojej egzystencji, umiera w grzechu i Bóg, widząc to wszystko, postanawia oczyścić Ziemię wodami potopu, po to by przywrócić na Ziemi raj pierwotny, raj, który miał być od samego początku. Noe, ten raj niestety. Niszczy zaraz po wylądowaniu na suchym lądzie. I dlatego potrzebne jest przyjście Syna Człowieczego, dlatego potrzebne jest przyjście Jezusa, nowego Noego, który ma dokładnie to samo zadanie to znaczy ma zadanie oczyścić ziemię nowym potopem z całego grzechu, obmyć tą ziemię całkowicie, tym razem już swoją krwią. A następnie zbudować jedność między Bogiem a człowiekiem, stworzyć nowy raj, i to właśnie się w Jezusie dokonało. Nawet jeżeli tego nie dostrzegamy na co dzień, nawet jeżeli widzimy, że nie żyjemy w raju, że to, co jest taką rzeczywistością doświadczalną, fizyczną, zewnętrzną, raju nie przypomina, to jednak przez jedność z Jezusem, przez komunię z nim, przez przymierze z Jezusem. Możemy być pewni tego, że osiągamy całkowitą jedność i przymierze z Bogiem Ojcem na nowej ziemi obmytej krwią i wodą, która wypłynęła z jego boku. Do zobaczenia jutro.